Dzień dobry. Jestem przed prokuraturą rejonową w Białymstoku. Próbowałem przekazać informacje prokuraturze rejonowej Białystok Północ w związku ze sprawą z 5 maja ubiegłego roku. Chodzi o śmiertelny wypadek, w którym brał udział też generał Straży Granicznej Andrzej Jakubaszek. W tym wypadku zginęło dwóch uchodźców z Afganistanu. Relacje z procesu możecie obejrzeć na kanale Czaban Robi Raban. W związku też z tym, co się dzieje, otrzymałem dodatkowe informacje o kulisach tego zdarzenia i te informacje chciałem przekazać prokuratorowi w Białymstoku. Na dyżurce byłem odsyłany do Hajnówki, ale gdy upierałem się, żeby jednak pani zadzwoniła bezpośrednio do szefa prokuratury rejonowej Północ, do pana prokuratora Toruńskiego, no nikt nie ma czasu, żeby porozmawiać, spisać notatkę. Nikt nie ma czasu też, żeby powiedzieć, kiedy mogę się zgłosić tutaj. I takich spraw związanych z tym, co się dzieje na pograniczu polsko-białoruskim, jest mnóstwo. Przypominam, że w tej sprawie, tego wypadku, Andrzej Jakubaszek nie został posłuchany. Na pierwszą rozprawę też nikt go nie wezwał do sądu. Myślicie, że wymiar sprawiedliwości dotrze do prawdy nie tylko w tej sprawie, ale też w innych? Jeżeli tak będą działać prokuratorzy, no to myślę, że nie.